Faceci biorą te suki, no i tak to jest. Znaczy, ja nie obrażam tej kobiety, wcale o niej tak nie myślę, ale jednak. Taka konkluzja. Ma pani rację. No i mam rację, no i proszę bardzo. No, więc coś wie o sukach. Ale tak, będąc szczerym, tak już do bólu, to użalając się nad tym, zamiast robić coś w tym kierunku, no to to nie jest zbyt dobry pomysł. Rację, dlatego pani... napisałam, porozmawiaj ze mną, czy... Nie, no dobra, zapytałam, czy miałby czas, no ale... No ale dobrze, tak, stanowczy trzeba być. No to dobra, jak... to ja mu napiszę. Pani mu napisze tak. Jerry, ty nie masz kobiety, może nie doradzę, dziękuję. Kurde, ja jestem specjalistą. Słuchaj, to, że nie jestem miliarderem, to nie znaczy, że kiedyś nie będę. Ale na pewno mam napisać Jerry coś tam? Myślę, no, nie. Napisz mu tak, cytuję. Cytuję. I teraz cytuję. Kogo cytujesz? Bez... Dobra, kogo bez... cytuję? Nie, bo ja... Myślę. Ona zacznie pisać cały czas. Nie, dobra. Napisz tak. Słuchaj. Jeżeli chcesz, żeby między nami coś wypaliło, to musisz się bardziej postarać. Oddaję całą siebie, spędzam całe dnie myśląc o tobie, a jedyne co zostaje... To nie wiem, figę z makiem. Nie, to nie zadziała 100%. To nie zadziała, musiałbym trochę pani czasu dostać. O, mógłbym coś napisać takiego fajnego. Było dobre, było dobre, Jerry. It's okay. Dobrze, to działa jak kościół. Co jest, kurwa, ej, mać? Ej, spokój się. Lewa! Co jest? To tu? Tak. Kod 0. Nie strzelajcie. Kod 0 w banku! Co tam się dzieje? Chłaś. Z drugiej strony. Kod 0 w banku, pomocy, wsparcie, halo! Policja wchodziła! Nie wchodźcie, będziemy negocjować! Będziemy negocjować, zakładnikom się nic nie stało! Nie strzelajcie! Nie strzelaj, bo celuję do niego, Nie strzelać! Nie strzelaj! Celuję do zakładnika! Spokojnie! Celuję do zakładnika! Dajcie informację, musisz wchodzić górą, żebyśmy was nie postrzelili przypadkiem. Nie wchodźcie, porozmawiajmy. Nie wchodźcie górą. Góra wbijaj, wchodzi. Na górze tu jest jeden. Co się tam dzieje? Tam strzelają. Co masz rozmawiać z tobą? Wchodź. Dobra, pana zapraszam. Wchodzę do środka bez broni. Kurwa, musisz podejść od drugiej strony. Wchodzę do środka bez broni. Dawaj, Jerry, tutaj do pokoików. Od drugiej strony po schodach tam jest pierwszy. Zamknijcie mordę, kurwa. Jeszcze raz ktoś coś powie. Chodzę bez broni, podniesione ręce chodź, do góry. Chodź, Jerry, spokojnie, chodź, Jerry. Dobra, pan był zakładnikiem, tak? Zamknij drzwi, Jerry. Dragi, co Jerry? Jest głupia sprawa. Robiliśmy sobie tu napadzik. Krótka pika. I wjechał jakiś kurw. Współpracujemy. Rozjebałem czwórkę z tych frajerów, co do was strzelali. Rozjebałem trzech, no. Więc rozjebaliśmy prawie wszystkich. Słuchaj, ja zabieram swoich i nas tu nie było. Krótka piłka, współpracowaliśmy. Nie chcę niepotrzebnego rozlewu krwi. Z tej strony. Co ty na to? Stary, wsparcie już tu jedzie, więc decyduj się. Mogę odwołać jeszcze. Jerry. Dobra. Zabierzesz swoich i cię tu nie ma. Zabierasz się po kolei, się zajmuję. Dobra. Zostawiacie wszystkie pieniądze w sejfie. No, nawet nie zdążyliśmy ich zabrać. Nie wiem, czy wiesz, ale postrzelili gościa. Dobra. Zabierzesz swoich. No dobra. Bez broni wychodzisz. Oczywiście, nie mam broni. Spokojnie, chodź ze mną. Jedna osoba żeby nie było. Wyjdzie ze mną. Mamy tutaj. Później wyjdę wytłumaczę. Serdecznie. Później wytłumaczę. Nie. Jeszcze jednego halo muszę zabrać. Nie pani. Jerry, słuchaj. No, macie wolny odjazd, kurwa. Była sytuacja jaka była. I tak będziemy za wami jechać. No wiesz jak jest, no. Nie możemy tak do końca was zostawić. Stary, spokojnie. Jeszcze jeden tutaj był. Gdzie jest ten gość w kurtce? Dobra, tutaj otwieram pan drzwi, ale te tylnie. Spinam pasy. Wow. Jestem pod wrażeniem, przelotka. Ekipa!
Leży, leży dwóch! Leży jeden. Zapalimy sobie Josha później, no. Ale proszę pana, nie wolno palić ludzi, to jest od dawna zabronione. Który to Josh? Trzeba go ostrzec, panowie, nie stańcie tak. No chodzi mi, że tylko dobre jeansy, no wie pani o co chodzi. Ale proszę pana, pan mi kupi lodę, to ja panu kupię jeansy, proste, tak? Nie rozumiem już nic z tego. Ojejku. Co o jejku, no? 14. Nie no, coś mi się tutaj ewidentnie nie... O, która jest godzina? No proszę. Mam kurwa dosyć. Ooo! Jakiś kurwa ściek przychodzi na szpital i mnie wkurwia. Madeleine, spokojnie. A blondyna mnie nie przedrzeźnia, bo zaraz po pysku będzie. Ooo! O, gala, fajnie z kobietą. Spokój, Madeleine, Damiana. Trzymaj ją tam. Yeah. No. Ty, różowy, a ty przed chwilą nie byłeś na patrolu? A już no, jestem. Panowie, wiecie co? Ja wam powiem, że najlepsze jest to, że takie wariatki to zawsze chłopak znajdą, zawsze. A ja? Nie! Bo co? Bo za miła jestem? Bo jak nie ma czasu, to czekam? I się nie wpierdziulam, gdzie nie trzeba? Tak! A jakbym była taka, stary, no weź, o kurde, uwieszę się na tobie. Weź, nie masz dla mnie czasu. Ja jestem wolny. Jerry, myślę, że to źle robisz. Bardziej to wiesz. Ja nie wierzę. Czekajcie. Ja mówię, jakbym była taką podłą babą, taką, wiecie, taką szmulicą, to wtedy normalnie kolejka by była. No. Po prostu, co? Dobra. Kurwa, ale trzęsie. Uciekaj. Co się tu odpierdala? I w sumie to nic nam to nie dało. Ten felec ci został poszczelony wcześniej przeze mnie. Ty! Zaraz mu jeszcze dołożę. Co? Już! Sio! Już! Nie pomyliło ci się? Tym LG? Sio mi już! Sio już! Wiecie co? Śmieszny jest ten silnik. Mówiłem, czy ten SUV jest dobry. Ale co to kurwa jest? On przed chwilą ten. Dobra, w pizdzie tam, robimy tą akcję chuj. Matka, otwórz! Co? Sorry. Podejdź się! Ręce do góry! Kurwa, jak ręce? 8-13, skis belbolo, skis belbolo. Jeden leży? Na górze są. Poczekajcie 5 minut. Poczekajcie 5 minut. A że? Może lepiej go nie słuchać, bo to nie wychodzi nigdy dobrze. No. O, to całe szczęście, że tego nie wysłałam, bo taką litanię napisałam, coś w stylu.
Czekaj, czekaj, ona zaraz będzie pisać wszystko, coś tam. No, to poczekaj, Kaja, myślę. No i wtedy napisałam resztę jeszcze. O, po przecinku. Sierżant szedł ze służby. A, no i miałam ci dokończyć. Ale czy... I przyjechał, kurwa. Trzymajcie się, chłopaki. Trzymaj się. Co było, kurwa? Że my wodorosty ma, kurwa, w pulsach. Ty jesteś chłopak, panią. To jest. Widzę, że pani ma faceta. No, męża. O, jeszcze lepiej. Dobrze, jak pani to robi? Nie wiem, musiałam go poderwać, bo on strasznie ciężkim przypadkiem. No właśnie, ja też próbuję, no i to po prostu taki ciężki klot, że... A wie pani, co pani kanapki mu dają nic? A wie pani, co pani musi zrobić? Pojechać z nim na klif. Nie, pojechać z nim na klif. No. I przypadkiem skoczyć i potem, jak już pani będzie prawie nieprzytomna, to powiedzieć, że pani głębokość mierzyła. Tak, i później musisz zadzwonić po przyjaciela oczywiście, tak, żeby pomógł. Na przykład po Szelbiego. Szukam przyjaciela. Który to strzelbi? To ja. Strzelbi, no. O, to pani strzelbi, to w takim razie 525607 i 525607. Mhm. Ja chyba mam ten numer. Ja też mam ten numer. To jest! To niedobrze. Panie, ty nie zapisuj, kurwa, lepiej. Tak, mam, no. 525607. Wie pani co, tak, ja jestem miła, ja jestem grzeczna, ale wtedy wszyscy mnie olewają. Już były takie sytuacje, Damiankowi pomagałem, jeszcze pamiętam za tych czasów, jeszcze jak oni byli małżeństwem, ciężka sprawa to była. Ciężka sprawa. No. Panie Strzelbi, niech mi pan powie. Najlepszy skrzydłowy, proszę panią. No też pomagałem temu po prawej, tylko że kobieta nie pasowała do niego. Nawet mu mieszkanie wynająłem specjalnie. Żeby kobietę na mieszkanie zbawić? Nie, po to, żeby no, to mogli gdzieś spędzić czas, a nie na Melinie, kurwa, pijąc kawę tam. No cóż, ja to tam na przykład bym na jakiegoś klipsa nie poleciała. Napisałem, ale to takie... Co to pan napisał? Do poprawienia, słuchajcie. Hej, z tej strony April. Długo myślałam nad sytuacją zaistniałą między nami. Doszłam do wniosku, że musimy poważnie porozmawiać. Osobiście czuję się zmęczona tym, że moje starania okazują się być bez znaczenia. Czy ja robię coś źle? Nie, oczywiście, że nie. Cały czas walczę, staram się, aby nasz związek ukierunkował się na właściwe tory. Ale nie mamy mnie, ty... Aha, stop! My nie ten... Ale... Znaczy, ciężka sytuacja, bo jakby dwie osoby coś tego, a jedna osoba to tak średnio. Znaczy, kurwa, no, ja myślę, że jesteście razem, a napisałem tak zajebiście, dalej jakbyśmy byli razem. Dobra, to wpiszę tak, dobra, daj pan. To weź mi to wyślij. Ale to tam jest, wiesz, tam jest błędy ortograficznych, kurwa? Bo pisałem to na szybkości, bez poprawiania. Ortograficznych? Do ortograficznych się nie robi. Proszę pana, tutaj jeden pan policjant robi błędy ortograficzne mówiąc. Tak się da? Suspect down. Jeszcze jeden dach. 70 minut na przeciwnie 20. Wchodzę na drugi dach. Dwóch leży. Łatwo. Ulala, pani sierżant. Ja mogę na tym jeździć po górach, czy nie? Nie! Nie! Panie, jak ja pana dorwę, to panu te kłaki wyrwę. Rozumie pan? No, to pan uważaj lepiej, co pan robisz. Dobrze, już się boję naprawdę. Może pan... No, bardzo dobrze. Może pan jakieś, nie wiem, kobiecie przywalić, ale żeby zwierzęta? Czemu mam kobiety bić, co pan? A, wie pan co, bo tutaj tyle szmulicy, że naprawdę. One na to zasługują. No to się zgadzam akurat. A, no widzi pan, no to ja przepraszam za nerwy i proszę uważać na krowy, jak zobaczę, że pan jeszcze raz coś jej będzie robił, to wtedy pana naprawdę tutaj, no, spacyfikuję. Dziękuję, do widzenia. Dobra, to ja już tu więcej nie przyjeżdżam. Okej. No, to poukładamy teraz. Cześć, stulejarz. Skulejarz, cześć. Przepraszam. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Ale pocisnęłam. Co?